Dzień dobry Państwu, serdecznie Państwa witam dzisiaj na 28 części serii Bóg zachowa swoich. Dzisiaj będziemy kontynuować wątek związany z Hebrajczyków 10 rozdział 28 do 29 wersetu oraz ten, który dotyczył 6 rozdziału Hebrajczyków od 4 do 6, czyli odstępcy w porównaniu z prawdziwymi dziećmi Bożymi, które się potknęły. Czyli dziecko Boże, które się potknęło, to nie jest to samo, co odstępca, który nigdy nie uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa, czyli Hebrajczyków, 6 rozdział, 4 do 6 wersetu. Albowiem niemożliwe jest, aby tych, którzy raz zostali oświeceni i skosztowali daru niebieskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i skosztowali dobrego Słowa Bożego i mocy wieku, który ma nadejść, gdyby odpadli, aby ich ponownie odnawiać ku pamiętaniu, gdyż oni na nowo krzyżują dla samych siebie Syna Bożego i wystawiają Go na publiczną hańbę. Jak już zwróciliśmy uwagę, tutaj jest mowa o ludziach, których nie można powtórnie przywieźć do pokuty, czyli ci, którym była głoszona już Ewangelia, doskonale zrozumieli tą Ewangelię, ale specjalnie ją odrzucili. To jest właśnie to, o kim mowa jest w 6 rozdziale listu do Hebrajczyków. Mowa tu jest o ludziach, którzy raz zostali oświeceni, zakosztowali niebiańskiego daru i stali się uczestnikami Ducha Świętego, którzy zakosztowali dobrego Słowa Bożego i cudownych mocy wieku przyszłego, a jednak odstąpili. To, co tu napisano, bardzo trudno jest pogodzić z poglądem, że dziecko Boże nie może zostać potępione, jeżeli zapomnimy o pewnych ważnych fragmentach tutaj kontekstu, które jasno pokazują, że to jest właśnie zupełnie coś innego. Nie da się zaprzeczyć, iż w wielu głowach ten tekst doprowadził już do zamętu. Najpierw jednak słowo do rzeczników teorii o możliwości zatracenia odrodzonego człowieka, czyli do tak zwanych kochanych utracalników. Nie czynią oni różnicy pomiędzy potknięciem się lub popadnięciem w grzech człowieka wierzącego, a odstąpieniem od wiary chrześcijanina z nazwy. A to jest przecież różnica i to znaczna. Między innymi tą różnicę wyraźnie mamy w przypowieściach 24 rozdział 16 werset. Sprawiedliwy 7 razy upadnie, jednak znowu się podniesie. Lecz grzesznicy potykają się w nieszczęściu. Jak pokazuje Gdańska, choć 7-kroć upada sprawiedliwy, przecie zaś powstaje, ale niezbożni wpadną w nieszczęście. Lub jak pokazuje to Biblia Brzeska, bo chociaż sprawiedliwy 7-kroć upada, a wszakoż powstawa, aleć złośnicy w nieszczęście upadają. Jednoznacznie z tego miejsca widzimy, chociaż sprawiedliwy 7-kroć upada, a wszakoż powstawa, aleć złośnicy w nieszczęście upadają. Słowa te jednoznacznie robią różnicę między kimś, kto jest sprawiedliwy, usprawiedliwiony przez Boga i uwierzył Abraham Bogu i uwierzył Abraham Panu i ten mu przypisał sprawiedliwość i poczytane mu to było ku usprawiedliwieniu. I tak samo musimy podchodzić do Hebrajczyków 6:4. Niemożliwe jest, aby tych, którzy raz zostali oświeceni i skosztowali daru niebieskiego, i stali się uczestnikami Ducha Świętego i skosztowali dobrego Słowa Bożego i mocy wieku, który ma nadejść, gdyby odpadli, aby ich ponownie odnawiać ku pamiętaniu, gdyż oni na nowo
krzyżują dla samych siebie Syna Bożego i wystawiają Go na publiczną hańbę. Tutaj też jest taki rozdział między właśnie sprawiedliwym, usprawiedliwionym z wiary, a niesprawiedliwym, który nigdy się nie nawrócił. Szósty rozdział listu Hebrajczyków od 4 do 6. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświęceni i zakostowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakostowali Słowa Bożego, że jest dobra, oraz cudownik mocny wieku przyszłego, gdy odpadli, powtórnie odnowić i przewieźć do pokuty. Ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. Więc teraz gościnnie wykorzystam kilka fragmentów z kazania Richarda O'Connella, który przedstawia bardzo jasno, co prawda trochę łamaną polszczyzną, kilka argumentów dotyczących tego fragmentu. W Nowym Testamencie najprostszy, bardziej skuteczny sposób, aby rozróżniać między osobą, która naprawdę jest nawrócona i osobą, która jest nienawrócona, jest cierpienie po prostu. Cierpienie pokaza naprawdę, kto kocha Pana Boga i kto nie. Bardzo, bardzo prosty przykład. Ja słyszałem tydzień temu, to było spotkanie w Rosji za komunę. Niektórych was oczywiście nie pamiętacie czas komuny. Ja byłem pierwszy raz w Polsce akurat za komunę. Nie jestem taki młody, dosyć stary akurat, ale kiedyś to było spotkanie w Rosji, w kościele. I to było wszystko ukryte oczywiście. I tam było może 100 osób i nagle puk na drzwiak. I drzwi zostały otwarte i dwa policjanty, dwie gliny. I oni mieli bronne i oni zaczęli krzyczeć, bardzo, bardzo proste, ktokolwiek nie jest prawidłowo wierzący, może teraz przyjść, może iść, bo my będziemy ukarać uczestników Pana Jezusa. I bardzo, bardzo groźne to było sytuacja. Około 80% z tych ludzi, oni odeszli. Nagle drzwi zostały zamknięte i te dwie gliny powiedzieli: my jesteśmy waszymi braćmi, teraz możemy spokojnie siedzieć i czytać i studiować Boże Słowo z naszymi prawdziwymi siostrami i braćmi po prostu. Czyli tutaj kontekst tego 6 rozdziału Hebrajczyków to jest właśnie rozróżnienie między odstępcami udającymi chrześcijan, którzy nigdy nie byli chrześcijanami, a tylko przez chwilę udawali chrześcijan, a różnica z prawdziwymi wierzącymi, którzy naprawdę się nawrócili i którzy są własnością Pana Jezusa. Bo uwierzyli Bogu, uwierzyli Panu, przez to Bóg przypisał im sprawiedliwość, bo uwierzyli Panu i przez to stali się sprawiedliwymi w oczach Pana. Choć sami oczywiście z problemem grzechu będą mieli tak długo do czynienia, jak długo będą żyli w ciele. Więc tutaj jest to jak najbardziej uznanie za sprawiedliwego na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa. Prawdziwym i nieprawdziwym wierzącym człowiekiem. I to było sytuacja tu. To było prześladowanie. Niektórych wrócili do judaizmu, pokazujące, że oni nigdy nie nawrócili się. Niektórych zostali w kościele, ale ci, którzy zostali, oni mają ogromny dylemat. Oni są niechęceni, oni są bardzo, bardzo smutne i oni mówią: momencik, skoro że ta grupa ludzi już wróciła do judaizmu, skoro że już oni odeszli od nas, jak i my mamy pewność, że my będziemy wierni do końca? I to jest ich dylemat.
Oni są niechęceni, oni są w wielkim rozterce, może niektórych są trochę w depresji i oni nie mają pewności teraz. Skoro, że oni wrócili, jaka pewność my mamy, że my będziemy wierni do końca. I ten fragment jest napisany w tym kontekście. I tu jest grupa ludzi i oni potrzebują pewność, oni potrzebują zachęcenia od autora tego listu. Wiecie co? Aby rozumieć ten fragment, my musimy rozumieć, że każdy zwrot używany przez tego autora jest zwrot dotykając Izraela na pustynię. Proszę, przeczytajcie ten list spokojnie w domu. 3 i 4 rozdział mówi o Izrael tam na pustynię. I potem 5 i 6 rozdział mówi o sytuacji w kościele i używając przykład Izraela, nasz autor, czy Paweł, czy ktokolwiek, chce zastosować te lekcje do nas dzisiaj. Więc ja chciałbym udowodnić dzisiaj, że każdy z tych 5 zwrotów dotyka Izraela na pustynię, dotyka niewierzących ludzi. I krok po kroku teraz ja chciałbym udowodnić, że tak jest. Pierwsza rzecz. 4 wiersz. Jest bowiem rzeczą niemożliwe, żeby tych, którzy raz zostali oświęceni. I ty mówisz mi, ale Rysiek, momencik, jeżeli człowiek jest oświecony, oznacza natychmiast musi być wierzącym człowiekiem. Momencik, nie tak szybko. Wracamy do 4 rozdziału. Naszego listu. 4:2. I nam, mówiąc do Kościoła, bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym. Oznacza Izrael. Kontekst pokazuje nam. Proszę, przeczytajcie 3 rozdział. Lecz tamtym słowa usłyszane nie przydało się na nic. Więc pierwsze z tych 5 cechów, którzy raz zostali oświęceni. Izrael na pustynię, oni słyszeli Ewangelię. Mogę ci powiedzieć coś dzisiaj? Będzie złe na mnie. Będzie bardzo złe na mnie. To niedobre, że jesteś tu dzisiaj, naprawdę. To niedobre. A może jest dobre, ale teraz zależy od ciebie. Bo w przyszłości, kiedy też stoisz przed Bogiem, przed Jego świętym tronem sądu, On ci powie, dlaczego nie dałeś mi swoje życie? Dlaczego nie chciałeś żyć dla mnie? I kilka godzin wcześniej być może byłeś w stanie powiedzieć Bogu wtedy, ale proszę, Panie Boże, ja nigdy nie słyszałem o tym, że musiałem tak robić. Nigdy nie byłem oświecony. A przykro mi bardzo teraz. Nie wiem, czy to było wieczny błąd dla ciebie, że jesteś tu dzisiaj. Już nie masz tej wymówki. Bo ja teraz ci powiem, czego Pan Bóg oczekuje od ciebie. I przykro mi bardzo teraz. Nigdy nie możesz stać przed Bogiem i powiedzieć mu, a przepraszam, Panie, ja nie wiedziałem nic o tym, że musiałem żyć dla ciebie. Już wiesz o tym, bo ja ci godzę po prostu. Ja ci powiem, przepraszam. Już o tym wiesz. Już jesteś oświecony. I tak jak ci ludzie na pustynię, Izrael, oni nigdy nie teraz są w stanie powiedzieć, przecież my nie widzieliśmy nic o tym, nikt nigdy nie nam powiedział. Możesz im powiedział. I ten autor im powiedział w tym kościele. I ja wam teraz mówię. Więc tylko z powodu tego, że jesteś oświecony, nie oznacza automatycznie, że jesteś nawrócony. Przepraszam, trochę niebezpieczny, że jesteś tu dzisiaj, naprawdę. Już jesteś bez wymówka. Już wiesz, co masz robić. I teraz dzisiaj musisz podjąć wieczną decyzję. Druga cecha. Więc mam nadzieję, bez żadnego problemu, bo to nie było takie trudne, udowodzić, że ta pierwsza cecha może dotyka niewierzących ludzi. Ale potem będzie coraz trudniej jako teraz. Druga rzecz. I zakostowali daru niebiańskiego. I potem mi mówisz, dobrze Rysiek, jestem gotów powiedzieć, że pierwsza cecha może dotyka niewierzącego, ale druga cecha, przepraszam, zakostowali daru niebiańskiego. To jest czymś niemożliwym. Naprawdę? Proszę, cały czas my musimy mieć na myśli Izraela na pustynię, bo to jest obraz, ten fragment od tego wydarzenia. Otwórzmy, proszę, Stary Testament.
Nie przeproszę wam, że muszę mi czytać tyle fragmentów. Przecież to jest Pismo Święte, to jest od Pana Boga. Powinniście być mi wdzięczni, że może mi przeczytać tyle fragmentów. Jesteście wdzięczni? Powinniście być mi wdzięczni, że może mi przeczytać tyle fragmentów. Jesteście wdzięczni? Oczywiście jesteście wdzięczni. Druga księga Mojżeszowa. I teraz, zadając sobie pytania, czy niewierzący może uciec, zakosztować dar niebieskiego? To jest nasze pytanie teraz. Druga księga Mojżeszowa. Pamiętajcie kontekst. Izrael jest tam na pustyni. Oni są dosyć głodni. Zostali wszystko tam w Egipcie. I teraz Mojżesz, biedny Mojżesz, musisz nakarmić około 2 miliony ludzi przez 40 lat. Ma trochę na głowie. Ja mam tylko 4 dzieci i jedną żonę i czasami jest dosyć trudno nakarmić 6 osób przez 20 lat. Mojżesz musiał nakarmić 2 miliony ludzi na pustynię, i on nie mieszkał na pustynię, przez 40 lat. 16 rozdział, druga księga Mojżeszowa, rozdział 16 i wiersz 4. Na to rzekł Pan do Mojżesza, oto, pytanie jest, czy niewierzący może kosztować dar niebiańskiego? Oto ja spuszczę wam jako deszcz chleb z nieba. A, przepraszam, o ile dobrze rozumiem, nie jestem fachowcem języka polskiego, ale o ile dobrze rozumiem, przymiotnik niebiański jest przymiotnikiem rzeczownika nieba. Jestem w błędzie? Nie. Chyba nie jestem w błędzie, tak? Ja wiem, że wasz język jest oszałamiający, ale wydaje mi się, że w tym przypadku nie jestem w błędzie. Więc oto ja spuszczę wam jako deszcz chleb z nieba. Czy oni nie zakostowali dar niebiańskiego? Mało tego, jeżeli jeszcze nie jesteś przekonany o tym, będziemy przeczytać jeszcze jeden fragment Starego Testamentu. Księga Psalmów. I oczywiście wiecie, gdzie jest Księga Psalmów. W niektórych zborach i w kościele kaznodzieja daje stronę, numer stronę Biblii. Czy ja mam zachęcić was do lenistwa? Dając wam stronę? Nie mam mowy o tym, przepraszam. Psalm 78. I cały czas zadając sobie pytanie, czy niewierzący może zakostować dar niebiańskiego. Księga Psalmów. Psalm 78, tylko jeden malutki fragment, od 24. Psalm 78, od 20, przepraszam, 4. Spuścił im jak deszcz mannę. Jeżeli nie wiesz, co to jest, było mannę, to było ten chleb, który oni zostali tam na pustynię. Mannę na pokarm i dał im zboże z niebos. Dar niebiański. Wszyscy jedli chleb anielski, zesłał im żywności, do syta. Czy niewierzący może zakostować dar niebiański według tego fragmentu? Oczywiście. Na pustyni? Oczywiście. A więc, momencie, stop, nie tak szybko. Skoro, że tam na pustyni ich jedzenie, ich pokarm, woda, nazywają się darami niebiańskimi, to oznacza, że nie tylko oni, nie tylko te ludzie w zborze tam w Nowym Testamencie, ale my też ciągle jesteśmy uczestnikami darów niebiańskich. Momencie, ja mogę wam powiedzieć, muszę się znać coś teraz. Jestem bardzo, bardzo zdenerwowany. Nie, mało tego. Jestem dosyć wściekły akurat. Rozmawiając z ludźmi i jak tylko mają taki malutki problem w swoim życiu, oni od razu mają pretensje do Pana Boga. Czy jestem zły? Nie jestem zły. Jestem wściekły, bo to jest czysta obłuda i brak wdzięczności. Przez całe życie, dzienne, mogę mieć pokarm, mogę mieć wodę, mogę mieć wszystko i nigdy nie mówię dziękuję do Pana Boga. I jak tylko to jest jeden problem, mają pretensje do Pana Boga. Czy Pan Bóg ma być zadowolony? Czy Pan Bóg ma być pod wrażeniem? Czy Pan Bóg ma przeprosić ciebie, że tak jest? A proszę bardzo, to nie jest bezpieczne zabawa teraz. I zarówno ci ludzie na pustynię, jak i ci tam byliście do Hebrajczyków, jak i my. My możemy zakostować dar niebiański.
bez wdzięczności, bez wiary. I potem niech konsekwencje będzie na swojej głowie, przepraszam. Więc my możemy zobaczyć, używając Izraela na pustynię, że niewierzący, przepraszam, może zakosztować dar niebiański. Ale potem ty mówisz mi, ale momencik, dobrze, do tej pory masz rację, ale teraz szachmat, teraz nie masz szans, teraz my mamy zwycięstwo. Dlaczego? Bo następna cecha, teraz nie tak łatwo. I potem ty mówisz mi, czwarty wiersz, i stali się uczestnikami Ducha Świętego. I teraz ty mi mówisz, to jest koniec gry. Game over, baby. Game over. Tylko wierzący może być uczestnikiem Ducha Świętego. Ale momencik. Może tylko tak mówisz, bo nie czytasz Pisma Świętego. Może tylko tak mówisz, bo twoja wiedza Pisma Świętego jest nie tylko ograniczona, jest bardzo ograniczona. Jest obraźliwa, przepraszam. Może to było celowo, przepraszam. Pytanie jest, czy niewierzący może być uczestnikiem Ducha Świętego? I my teraz będziemy konsekwentni, skoro, że odnośnie pierwszych dwóch punktów byliśmy tam na pustynie u Izraela, w Izraelu, będziemy konsekwentni i jeszcze raz wrócimy na pustynię. Jeżeli tak jak powiedziałem na samym początku, ten fragment jest budowany na obrazki Izraela na pustynię, oznacza bez żadnego problemu, my możemy udowodnić, używając Izraela tam na pustynię. Więc jeszcze raz, przepraszam, dzisiaj będziemy spędzić dużo czasu na pustynię akurat. Mam nadzieję, że lubisz piasek, tak? Jeżeli nie, masz pechę dzisiaj akurat. Wracamy jeszcze raz na pustynię i teraz pytanie jest, czy niewierzący może być uczestnikiem Ducha Świętego. Otwórzmy czwartą księgę Mojżeszową. Z ciekawości, kto napisał czwartą księgę Mojżeszową w przyszłości? Wrócimy do tego. Czwartą księgę Mojżeszową, rozdział 11. Teraz zadając sobie pytanie, czy niewierzący może być uczestnikiem Ducha Świętego? Czy pamiętacie, kiedy Izrael był na pustyni, z powodu grzechu każdy mężczyzna od wieku 20, co się stało, oprócz dwóch, co się stało z tymi mężczyznami na pustynię z powodu grzechu? Oczywiście każdy umarł, oprócz dwóch, oprócz Josiłego, oczywiście, Hioba, tak też, nie? O Kaleb, oczywiście, oprócz Josiłego i Kaleb. Cieszę się, że czytajcie Boże Słowo, to jest imponujące. Więc każdy od wieku 20, oprócz dwóch, z powodu grzechu, z powodu tego, że oni nie byli nawróceni, oni stracili swoje życie. I teraz czwarta księga Mojżeszowa, rozdział 11, od 24. Mojżesz wszedł i odpowiedział ludowi słowa Pana, potem zgromadził 70 mężów, nie dwóch, nie Josiła i Kaleb, 70 mężów ze starszych ludzi i kazał im stanąć wokół namiotu. I stąpił Pan w obłoku i przemówił do niego, tak dalej, i potem druga połowa, 25, a gdy duch spoczął na nich, prorokowali, co im się potem już nie zdarzyło. Ja nie mówię, że każdy z tych 70 byli niewierzącymi ludźmi, tylko mówię wam, że żaden z nich nie był tam, w obiecanym kraju, z powodu grzech. Każdy stracił życie na pustynię. Ale tu mamy 70 osób, oni są uczestnikami Ducha Świętego. Mało tego, pamiętajcie tego proroka Balaam. Balaam, i to jest czwarta księga Mojżeszowa też, ten prorok Balaam, Bileam, dzięki bardzo, Anię, Bileam, oczywiście, po hebrajsku Balaam, Bileam, pamiętajcie tego gościa, zarówno według Nowego, jak i Starego Testamentu jest niewierzącym człowiekiem, ale on był prorokiem Pana Boga. On mówił przez Ducha Świętego. I jeszcze jeden fragment w Nowym Testamencie, Ewangelii Łukasza. Pytanie jest cały czas w tym przypadku, czy niewierzący może być uczestnikiem Ducha Świętego? Ale zanim przejdziemy do Nowego Testamentu, do Łukasza 9 rozdział, gdzie jest opisany przypadek Judasza, to tutaj mamy jeszcze w Starym Testamencie przypadek niewierzącego
o imieniu Saul, który był uczestnikiem Ducha Świętego. Ten Saul to król Izraela, całkowicie bezbożny człowiek, który walczył z Dawidem, czyli jest to obraz bardzo złej postaci, być może nawet bezpośrednio obraz samego Antychrysta. Tam także i on zrzucił z siebie swoje szaty i był w zachwyceniu przed Samuelem, a padłszy na ziemię, leżał nagi przez cały ten dzień i przez całą noc. Dlatego mówi się, czy i Saul między prorokami? I tutaj widać, wcześniej udał się tedy do osiedla prorockiego w Ramie, lecz i nim owładnął Duch Boży i wpadł w zachwycenie i był w tym zachwyceniu, aż doszedł do osiedla prorockiego w Ramie. Kto? Tutaj. Wreszcie on sam udał się do Ramy, a przyszedłszy do wielkiej studni, która jest przy Sęk, zapytał, gdzie jest Samuel i Dawid, odpowiedziano mu w osiedlu prorockim w Ramie. I tutaj widać, i donieśli o tym Saulowi, wysłał więc innych oprawców, lecz także oni wpadli w zachwycenie. To też Saul wysłał ponownie trzecich już oprawców, ale i oni wpadli w zachwycenie. I tutaj widać, że wysłał więc Saul oprawców, aby pojmali Dawida, a gdy oni ujrzeli poczet proroków będących w zachwyceniu, a na ich czele Samuela, na oprawców Saula, zstąpił Duch Boży i oni również wpadli w zachwycenie. Czyli widzimy jednoznacznie, że Saul, bezbożny człowiek, który nigdy nie był wierzący, jest uczestnikiem Ducha Świętego. I kolejne miejsce. A pewien mąż stamtąd odezwał się i rzekł, któż jest tedy ojcem ich? Dlatego utarło się powiedzenie, czy także Saul między prorokami. To jest 1 Samuelowa 10. I tutaj widać wyraźnie 11. A gdy ci, którzy go znali z dawniejszych czasów, widzieli, że wespół z prorokami jest w zachwyceniu, mówili jedni do drugich, cóż to się stało synowi Kisza, czy i Saul między prorokami? I tutaj widać, poszli tedy stamtąd do Gibei i spotkała ich gromada proroków, a Duch Boży ogarnął go. Kogo? Saula ogarnął. I wpadł w ich gronie w zachwycenie. Widać w 9. A gdy Saul odwrócił się od Samuela, aby od niego odejść, przemienił Bóg jego serce w inne. I w tym dniu wystąpiły wszystkie te znaki. Więc widzimy jednoznacznie, bezbożny człowiek Saul, niewierzący, idący do piekła, skorzystający z usług wróżki, nie mający w ogóle respektu przed Słowem Bożym, a był uczestnikiem Ducha Świętego. I to jest generalnie bardzo ważne, żeby mieć to na uwadze. Ewangelia Łukasza, 9 rozdział od 1 do 3 wersetu. I Jezus zwołał 12 swoich uczniów, dał im moc i władzę nad wszystkimi demonami, aby uzdrawiali choroby. I rozesłał ich, żeby głosili o Królestwie Bożym i uzdrawiali chorych. I rzekł do nich, nie bierzcie nic na drogę, ani lasek, ani torby, ani chleba, ani pieniędzy, ani dwóch szat. Więc tutaj widzimy, że jest 12, a więc włącznie z Judaszem obdarowanych Duchem Świętym, co pokazuje, że Judasz, który był synem piekła, który po prostu wiadomo, że nie był wierzący, a mimo to Judasz, jeden z 12 uczniów Jezusa, miał możliwość być uczestnikiem Ducha Świętego, był uczestnikiem Ducha Świętego. I zwoławszy 12, dam im moc i władzę nad wszystkimi demonami i moc uzdrawiania chorób. I posłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali. Jeszcze raz. I zwołał się 11, tak? O! 12! A momencie. Mateusz, Jan, Jakub, Judasz. O! A przecież Judasz był synem potępienia. Przecież Judasz nie był
prawdziwym uczniem naszego Pana. Ale tu jest Judasz i on ma dar uzdrowienia? On może wypełnić demonów? Słuchajcie mnie, proszę teraz, to jest bardzo, bardzo ważne. Dary Ducha Świętego nie są dowodem tego, że człowiek jest nawróconym człowiekiem. Owoce Ducha Świętego, o, to jest dowodem, że człowiek jest nawróconym człowiekiem. I człowiek może mieć każdy dar Ducha Świętego. Ja nie wiem, w jaki sposób jest możliwe. Ja nie wiem, dlaczego Pan Bóg chce dać niewierzącemu jego dar. To jest jego sprawa, przepraszam, on jest Bogiem, nie ja. Ale to nie jest kwestia ilości darów. To jest kwestia jakości owoce. To jest dowodem tego, że człowiek jest nawróconym człowiekiem. I tam na pustyni oni mieli dużo darów. Judasz, on był w stanie robić wszystko. Proszę, bardzo, bardzo ważne, pamiętajcie, to nie jest kwestia tego ilości darów, to jest kwestia jakości owoców. My przez owoce, nie dary, możemy poznać człowiek, który jest zwolennikiem Pana Jezusa. Dlaczego Pan Bóg chce dać swoje dary niewierzącemu? Muszę przyznać, nie mam pojęcia. Przykro mi bardzo, on jest Bogiem. Ale jest sporo przykładów w Biblii, w Starym, w Nowym Testamencie, w Izraelu, tam na pustyni, gdzie niewierzący ma dar Ducha Świętego. Więc wracamy bardzo szybko, bo mamy jeszcze 5 minut, prawie, do naszego fragmentu. I mam nadzieję, jesteś przekonany o tym, używając przykładów w Biblii, że niewierzący może zakostować daru niebiańskiego. To jest bardzo, bardzo przerażające akurat. Bardzo przerażające. Jest możliwe dzisiaj, ja nie wiem, macie szczęście, że was nie mam. Jest możliwe, gdyby byłem teraz w moim kościele i miałem kazanie, bo znam swoich ludzi. Jeżeli tak mówię, oni wiedzą o tym, o kim ja mówię, i oni wiedzą, że ja wiem o tym, o kim ja mówię. Ale macie szczęście, że was nie znam, więc nigdy nie możecie powiedzieć, ale on mówi do mnie, jeżeli tak myślisz, to nie ja. To jest Pan Bóg. Coś śmiesznego, tak? Zobaczymy, tak? I zakostowali Słowa Bożego. Zakostowali Słowa Bożego. Czasami ja mam wykład albo kazanie, nie tylko ja, może wujek Jacek też, i po kazaniu ktoś może przyjść do mnie albo do Jacka i powiedzieć, ale to było cudowne, to było niesamowite, to było przed smakiem nieba. I muszę przyznać, jako młode kaznodzieje, to było imponujące dla mnie. Myślałem sobie, proszę, mów dalej, nie musimy zmienić ten temat. I myślałem sobie, o, na pewno ta osoba jest wierzącym człowiekiem. A to było dawno temu. Teraz człowiek może być zachwycony Pismem Świętym przez jakiś czas, ale w ogóle nie mając zamiaru zastosować do swojego życia. Chyba że kaznodzieja jest bardzo elokwentny. Chyba że mówi bardzo, bardzo dobrze po polsku. Oczywiście mam kogoś innego teraz na myśli. Jeden przykład z Izraela na pustyni. Jest bardzo, bardzo smutny, naprawdę. Ale pokazuje wam, że fascynacja Pisma Świętego nie równa się nawróceniu po prostu. Jeszcze raz, druga księga Mojżeszowa. Tylko trochę cierpliwości więcej, już będzie koniec. Druga księga Mojżeszowa. Dwudziesty czwarty rozdział. I naprawdę, to jest okropnie smutny fragment. Druga księga Mojżeszowa, 24 rozdział, od 1 do 3. A do Mojżesza rzekły, wstąp do Pana, Ty i Aaron, Nadab i Abihu oraz 70 ze starszych Izraela i złóżcie pokłon z daleka. A niech tylko sam Mojżesz zbliży się do Pana, natomiast oni niech się nie zbliżają, a lud niech się wstępuje z nim. I teraz kluczowy wiersz. Przyszedł więc Mojżesz i obwieścił ludowi wszystkie słowa Pana i wszystkie prawa. Lud zaś jednogłośnie, 2 miliony ludzi, wszyscy, odpowiedział mówiąc, wszystkie słowa, które wypowiedział Pan, wypełnimy. Wszyscy
słowy, które wypowiedział Pan, wypełnimy. Ja nie mówię, że wtedy to było czyste obłudy. Ja nie mówię, że wtedy oni nie mieli zamiaru tak robić, ale oni całkowicie źle rozumieli, czym jest zbawienie. Zbawienie to nie jest tylko jedna godzina na dobrym kazaniu i będąc zachwycony. Zbawienie jest całe życie poświęcone naszemu Bogu. Więc człowiek niewierzący może słyszeć Pismo Świętego i powiedzieć nawet amen, halleluja, bracia. Przepraszam, halleluja, bracia, nie ma znaczenia dla mnie. Życie poświęcone Bogu, to ma znaczenie dla mnie. Człowiek może mi powiedzieć, ale wujek, albo pastorze, albo bracie, to było cudowne kazanie. I co z tego? Teraz co będziesz robić z tym? Jak teraz będzie wyglądać twoje życie tam, w domu i gdzie indziej? Człowiek może być zachwycony Pismem Świętym, ale nie oznacza automatycznie, że jesteś wierzącym człowiekiem. Ostatnia cecha naszego fragmentu. 6 rozdział listu Hebrajczyków. Bo większość tych ludzi, którzy powiedzieli wypełnimy, oni zginą na pustynię z powodu swojego grzechu. Ostatni punkt. I zakostowali Słowo Bożego, że jest dobre oraz cudownik mocy wieku przyszłego. Ostatnie pytanie. Czy niewierzący może zakostować cudowny, mocny wieku przyszłego? Cudowny, mocny naszego Boga. Ja dam wam jeszcze jeden fragment Starego Testamentu, aby udowodnić, człowiek może tak robić. Może zakostować tymi rzeczami, nie będąc nawróconym człowiekiem. Jeszcze jeden fragment, ok? Jeszcze raz Księga Psalmów, Psalm 78. Księga Psalmów, 78. Od 40. Psalm 70. Od 40. Ileż to razy buntowali się przeciwko niemu na pustyni i zasmucali go na pustkowie, więc kontekst jest Izrael tam na pustyni. Ustawicznie kusili Boga i zasmucali świętego Izraela. I teraz nie pamiętali czynów jego ręki. Dni, w którym wyzwoli ich od ciemięcy, gdy czynił w Egipcie znaki. I możemy przeczytać i przeczytać aż do końca. Cud po cudnie. Moc po mocnie po prostu. Non-stop możemy przeczytać. Tak to było doświadczenie Izraela zarówno w Egipcie, jak i na pustynię. Oni zakostowali cudownik mocy naszego Boga. Drogi przyjaciel, my mamy 5 sekund tu. I my już mam nadzieję pokazywaliśmy, że człowiek, który nigdy nie nawrócił się, nigdy nie zakostował zbawienia, może zakostować każdy z tych 5. Nie oznacza, że jesteś nawróconym człowiekiem. I w końcu chciałbym tylko zadać jedno pytanie. Ale jak jest możliwe, że ludzie mogą widzieć, słyszeć, kostować, doświadczyć tyle na temat Pana Boga i nie być nawrócony? Jak jest możliwe? Odpowiedzi tej zagadki jest tu w naszym liście, w 4 rozdziale. 4 rozdział, list do Hebrajczyków. To jest rozwiązanie tej zagadki. 2 wiersz. Jakie jest możliwe, że człowiek może wiedzieć tyle na temat Pana Boga, może doświadczyć tyle, może słyszeć tyle i dalej nie być nawróconym człowiekiem. 2 wiersz. I nam bowiem, 4 rozdział listu Hebrajczyków, 2 wiersz. I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym, lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic. Dlaczego? Gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych. To jest możliwe dzisiaj, że masz jakąś religię, ale to jest tylko intelektualne. Oczywiście mówisz mi dzisiaj, Rysiek, zgadzam się z tobą, to co mówisz.
Tak jest, tak jest, tak jest. Ale to jest tylko intelektualnie. To wiedzę, to poznanie jeszcze nigdy nie dotyka twojego serca. Więc masz wiedzę, masz doświadczenie, masz emocje, ale jeszcze nigdy nie zostałeś od Pana Boga wiara. Powiem wam coś. Prawdopodobnie to jest najsmutniejsze wydarzenie nie tylko na świecie, ale przez całe wieczności, że będzie sporo, ile tylko Pan Bóg wie. Będzie może dosyć dużo osób, nie w niebie, ale gdzie indziej. I przepraszam, Biblia mówi na temat piekła. Ja rzadko tak mówię, ale Biblia mówi na temat. Pan Jezus akurat więcej niż ktokolwiek. I najsmutniejsza cecha tego miejsca jest to, że tam są ludzie i oni widzieli o tym. Oni mieli wiedzę. Oni mieli doświadczenie. Oni mieli możliwości i czasu, aby upamiętać się. I zawsze powiedzieli sobie jutro, jutro, jutro. Szatan jest bardzo mądry. Więc tutaj widzieliśmy przykład argumentacji, która w większości jest w pełni zgodna z tym, co ja tutaj też próbuję przekazać, dlatego zacytowałem tą wypowiedź. I widać, że jest ważne rozróżnienie między tymi, którzy nigdy nie nawrócili się, nigdy nie uwierzyli w Pana Jezusa, nigdy nie zaprosili Pana Jezusa do ich serca, a tymi, którzy naprawdę się nawrócili, tymi, którzy naprawdę uwierzyli, tymi, którzy zaprosili Pana Jezusa do swojego serca, aby przez wiarę Chrystus zamieszkał w ich sercu. I tutaj jest bardzo ważne, żeby ci, którzy uważają, że można stracić zbawienie, rozumieli tą różnicę, którą mamy w Piśmie Świętym i wtedy będzie łatwo im porzucić ten błąd. Bo zdaniem większości utracalników, których znałem, zdaniem tych ludzi, ktoś może się nawrócić do Boga, odejść od Boga, ponownie się nawrócić i tak dalej. Opowiadają oni często w takich swoich różnych wypowiedziach, czy też oficjalnych, czy też bardziej swobodnych, w czasie też kampanii ewangelizacyjnych, o ludziach, którzy nawrócili się pierwszy, drugi, trzeci raz. Według ich teorii rozdział 6 powinien brzmieć inaczej niż brzmi w Słowie Bożym, i powinien brzmieć mniej więcej tak, jest bowiem rzeczą możliwą, zamiast tak jak mówi słowo niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego, gdy odpadli, ponownie oświecić i przywieźć do pokuty. W rzeczywistości list do Hebrajczyków, 6 rozdział od 4 do 6 wersetu brzmi zupełnie inaczej. Przypomnę go jeszcze raz. Jest rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieść do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. Słowo Boże, jak widzimy, mówi zupełnie coś przeciwnego niż mówią utracalnicy. Rozdział 6 ten zadaje właśnie kłam teorii utracalników. Gdyby wersety te mówiły, że nawrócony grzesznik ponownie może pójść na zatracenie, oznaczałoby to zarazem, że nie może się on powtórnie nawrócić, gdyż oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko, jak mówi Hebrajczyków 6 rozdział, 6 werset. Gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. I teraz chciałbym zrobić z wami przegląd tych wersetów w ich właściwym kontekście. I to myślę, że to warto zrobić w kontekście całego listu do Hebrajczyków. Jak już wspomniałem, apostoł zwraca się przede wszystkim do Żydów i to jest widoczne też w tytule tego listu, list do Żydów w starym przekładzie albo list do Hebrajczyków w nowym przekładzie. I zwraca się on do Żydów, którzy
wyznawali wiarę chrześcijańską, to znaczy deklarowali przynależność do chrześcijaństwa. Znali oni też Stary Testament i przekonani byli o tym, że Jezus jest Mesjaszem. Przekonanie to było co najmniej intelektualne, co najmniej rozumowe. Nawet jeśli nie byli oni zbyt żarliwi, to odczuli z pewnością Jego autorytet, Pana Jezusa autorytet, przez cuda, jakich doświadczyli lub widzieli. Jeżeli ludzie ci zdecydowali się na powrót do judaizmu, a zdarzali się tacy, by ujść prześladowaniom, musieli jednocześnie zaprzeć się Jezusa Chrystusa. W ten sposób jednoczyli się ponownie z narodem żydowskim, odrzucającym Pana Jezusa, czyli tą częścią narodu żydowskiego, która ukrzyżowała swego Mesjasza. Sami ponownie krzyżują Jezusa. Dla takich, mówi autor listu do Hebrajczyków, nie ma już powrotnej drogi. Zaszli za daleko. Że jednak apostoł Paweł, który jest autorem listu do Hebrajczyków, wyklucza takie postępowanie u rzeczywistych, prawdziwych dzieci Bożych, to on wyraźnie to wskazuje w wersecie 9. A chociaż tak mówimy, jeśli chodzi o was, umiłowani, jesteśmy przekonani o czymś lepszym, zwłaszcza co dotyczy zbawienia. Hebrajczyków 6:9. Ale chociaż tak mówimy, to jeśli chodzi o was, umiłowani, jesteśmy przekonani o czymś lepszym, zwłaszcza co dotyczy zbawienia. Możliwe jest zatem posiadanie wyżej wymienionych zalet, cech i mimo to bycie niezbawionym, nienawróconym, niewierzącym. I tutaj jest to właśnie, już było wyjaśnione wcześniej w tych fragmentach, które przytoczone były wypowiedzi mojego poprzednika, ale też zrobimy taki przegląd, który myślę to usystematyzuje. Więc jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz... No i właśnie, nie jest napisane, jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz odrodzili się, powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty, lecz jest napisane, jest bowiem rzeczą niemożliwą, aby tych, którzy raz zostali oświeceni, albo inaczej poinformowani, powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty. W wersetach 4-5 wymienia Paweł apostoł albo autor listu do Hebrajczyków inne cechy, które wcale nie obejmują odrodzenia, nie obejmują uwierzenia, nie obejmują stania się dzieckiem Bożym, które niekoniecznie obejmują odrodzenie. I chciałbym, żebyśmy rzucili na nie okiem po kolei te 5 wymienionych punktów. Którzy zostali oświeceni? Psalm 119, werset 130 mówi wyraźnie: wykład słów Twoich oświeca, daje rozum prostaczkom. Czyli co mówi Psalm 119, werset 130? Wykład słów Twoich oświeca, daje rozum prostaczkom. Apostoł inny niż ten, który napisał list do Hebrajczyków, czyli apostoł Jan, świadczy w taki sposób. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. I to widzimy w Jana Ewangelii. Widzimy to w Ewangelii Jana, 1 rozdział, 9 werset. Czyli prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Każdy jeden, kto usłyszał cokolwiek o Panu Jezusie, kiedykolwiek o Panu Jezusie, to już został oświecony. Każdy, kto usłyszał Ewangelię o Jezusie Chrystusie, jest oświecony. Nie może on powoływać się więcej na niewiedzę. Kazanie Ewangelii oświeciło cały zachodni w zasadzie świat
który znajdował się kiedyś wcześniej w mrokach pogaństwa. Czy to oznacza jednak, że każdy, kto w ten sposób został oświecony, naprawdę w rzeczywistości się nawrócił, naprawdę w rzeczywistości zaprosił Chrystusa do swojego serca, aby zamieszkał w jego sercu przez wiarę? A także, czy to znaczy, że naprawdę się nawrócił? No właśnie to nie znaczy. Niestety to nie jest to samo. Kolejny fragment to jest, którzy zakosztowali daru niebiańskiego. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego, czyli jest tutaj o zakosztowaniu daru niebiańskiego. Zajmiemy się tym punktem, zakosztowanie daru niebiańskiego. Istnieje różnica pomiędzy kosztowaniem a spożywaniem. Pierwsze jest tylko zewnętrznym wrażeniem smakowym. Drugie oznacza natomiast rzeczywiste jedzenie. Na przykład teraz w czasie epidemii koronawirusa, jak ktoś stracił smak, to nie może nawet zakosztować, ale może zjeść. To są dwie różne rzeczy. Można coś zjeść, nie zakosztowawszy. Można coś zakosztować, nie jedząc tego. Ludzie, którzy smakowali słowo, odczuli coś ze zbawienia, które Bóg daruje. Zobaczyli coś z wielkości osoby Jezusa Chrystusa, zobaczyli osoby nawrócone, tak jak Judasz widział zmiany w swoich towarzyszach, którzy towarzyszyli Panu Jezusowi. Wśród 11 widział Judasz te zmiany. I zobaczyli coś z wielkości osoby Jezusa Chrystusa w życiu tych osób. Ale te osoby nigdy nie spożywały ciała i krwi Syna Bożego, jak mówi Ewangelia Jana, 6 rozdział, 54 werset. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Jeremiasz pochłaniał Słowo Boże jak pożywienie. Czytamy o tym w Jeremiasza 15 rozdział 16 werset. Ilekroć pojawiały się Twoje słowa, pochłaniałem je. Twoje słowo było mi rozkoszą i radością mojego serca, gdyż Twoim imieniem jestem nazwany, Panie Boże zastępów. Ezechiel i Jan zjedli księgę, by napełnić żołądki. Tak, zjedzenie i skosztowanie to zupełnie coś innego. Zjedzenie to zupełnie co innego niż tylko kosztowanie. Jezus Chrystus mówi, ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił. Kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki. Czytamy o tym w Jana 6:51. Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił. Jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki, a chleb, który ja dam, to ciało moje, które ja oddam za żywot świata. W słowach tych nie ma mowy o śmierci, odejściu od Boga i o potępieniu. To są po prostu całkowicie inne elementy. I jeszcze ten 6 rozdział ma taki fragment, który mówi, którzy stali się uczestnikami Ducha Świętego. I stali się uczestnikami Ducha Świętego. Te słowa nie oznaczają, że Duch Święty po ich odejściu od wiary uczynił w nich sobie mieszkanie, bo jeżeli by interpretować te słowa jak chcą utracalnicy, no to tak trzeba by było rozumieć, że zdaniem utracalników Duch Święty zamieszkał w tych, co odeszli. Nie. Słowa te nie oznaczają, że Duch Święty po ich odejściu od wiary uczynił w nich mieszkanie. Słowo przetłumaczone tu jako uczestnicy jest bardzo ważne. Jest tym samym, jakie znajdujemy m.in. w Ewangelii Łukasza, 5 rozdział, 7 werset. I skinęli więc na towarzyszy. Słowo towarzyszy, towarzyszy, towarzyszy. Słowo towarzyszy jest tutaj odpowiednikiem słowa uczestnicy, współuczestnicy, towarzysze Ducha Świętego. Czyli też możemy zobaczyć Efezjan 5 rozdział 6 werset.
Niechaj was nikt nie zwodzi. Próżnymi słowy, z powodu nich bowiem spada gniew Boży na nieposłusznych synów. Nie bądźcie tedy wspólnikami ich. Czyli to słowo wspólnik to jest to samo słowo, które tutaj pada. Wspólnik, towarzysz, nie bądźcie tedy towarzyszami ich. Wspólnik albo towarzysz, albo współuczestnik. Ludzie ci w tym właśnie sensie mieli udział w Duchu Świętym. Tak dalece stali się uczestnikami Ducha Świętego, jak dalece z tym Duchem Świętym współpracowali. Specjalnie jest tutaj postawiona granica przez autora tych słów. Autor listu do Hebrajczyków nie używa takich wyrażeń jak zapieczętowani Duchem Świętym celowo. Nie używa terminu namaszczeni Duchem Świętym celowo. Nie używa takich słów jak ochrzczeni Duchem Świętym celowo, bo to właśnie nie byli zapieczętowani, nie byli namaszczeni, nie byli ochrzczeni. Oni zupełnie nie mieli tych cech. Bileam, na przykład ze Starego Testamentu, był uczestnikiem Ducha Świętego, gdy wygłaszał swoje przepowiednie dotyczące Izraela. Już pokazywaliśmy wersety dzisiaj dotyczące króla Saula. To tutaj król Saul przez Ducha Świętego prorokował wśród proroków. Przez Ducha Świętego Judasz wraz z 12 apostołami wypędzał demony, a wszyscy trzej, Judasz, Bileam i Saul, to byli ludzie niezbawieni, którzy mieszkają na wieki wieków w piekle, w jeziorze ognistym. Przez Ducha Świętego Judasz, przez Ducha Świętego Saul, przez Ducha Świętego Bileam, towarzysząc Duchowi Świętemu, wykonywali wiele wspaniałych rzeczy. 7 rozdział Mateusza opisuje ludzi, którzy czynili wiele wspaniałych rzeczy, czynić będą wiele wspaniałych rzeczy, czynią wiele wspaniałych rzeczy, a Pan Jezus powiedział, że nigdy was nie znałem do nich. Powie, idźcie ode mnie, którzy czynicie nieprawość. To są po prostu niemożliwe rzeczy do powiązania. Uczestnictwo w Duchu Świętym nie daje zbawienia. Nie jest też to wyłącznie cecha dzieci Bożych. Zarówno wierzący, jak i niewierzący są obdarowywani przez Boga. Bóg darowuje dobre rzeczy, takie jak deszcz, wierzącym i niewierzącym. I ci trzej, Judasz, Saul i Bileam, czynili to, nie będąc naprawdę odrodzonymi. I też mamy w tym 6 rozdziale fragment, którzy zakosztowali Słowa Bożego, zakosztowali dobrego Słowa Bożego. Chodzi tu o to samo, co wcześniej już mówiliśmy, jeśli chodzi o sformułowanie, którzy zakosztowali daru niebiańskiego. Jest to dokładnie to samo. I chodzi tu właśnie o tą samą rzecz. Może nas przyciągać wzniosłość chrześcijańskiej nauki wiary. Może być to nawet wzruszające. Uczucia mogą przemówić bez równoczesnego odrodzenia. Ktoś może miał nałóg, papierosy, wódka, narkotyki i został przez Boga uwolniony i to uwolnienie może uważać za coś cennego, ale się nie nawrócić, uznać, że to jest po prostu rzecz, której nie chce dać Bogu. Nie chce dać Bogu swojego życia, mimo że Bóg uwolnił go ze zniewoleń. Jest bardzo wiele osób, które na kartach Ewangelii nigdy się nie nawróciły, ale zostały obdarowane uzdrowieniem czy innym dobrym darem, jak uwolnienie. I właśnie o tym mówi podobieństwo o siewcy. Istnieją różne 4 rodzaje gleby, lecz ziarno jest zawsze to samo. Na glebie twardej, ubitej jak droga. Poselstwo Ewangelii nie może pozostawić żadnego śladu. Serce jest zatwardziałe. Istnieje też grunt, skała, przykryty jedynie cienką warstwą żyznej gleby. I taki grunt, no to już jest inna sprawa. Słowo Boże przyjmowane jest z radością.
Przemawia więc uczucie, ale nie następuje prawdziwa skrucha i żal po prostu za grzechy, ale przede wszystkim nie ma uwierzenia w Pana Jezusa Chrystusa. Gdy tylko wystąpią jakiekolwiek trudności lub nastąpi prześladowanie tych, którzy mają cokolwiek wspólnego ze Słowem Bożym, cokolwiek wspólnego z Panem Jezusem, to Słowo zostaje natychmiast stłumione. Nieraz widzieliśmy takich ludzi, którzy po prostu, gdy przychodzili do zboru, udawali, a może nawet naprawdę myśleli, że jest to zachwycające, wspaniałe, ach jak cudownie. Ale gdy z jakiegoś powodu ktoś na nich fuknął, na przykład żona na męża, albo mąż na żonę, albo koledzy z pracy, albo kandydatka na żonę, to nagle się okazało, że to Słowo Boże nie jest cenne. Istnieje także ziemia żyzna, która znakomicie nadaje się do siewu. Lecz ciernie i osty zagłuszają plon. I to są ludzie tacy, którzy wpływ Ewangelii pozwalają stłumić przez kłopoty życia codziennego lub przez rozrywki życia codziennego. Bo to może tak być, że na przykład ktoś nadmiernie angażuje się w rzeczy, które po prostu zabierają mu czas. Nawet pożyteczne rzeczy, jak praca, mogą być tymi cierniami. We wszystkich tych przypadkach siew nie przynosi żadnego owocu. Natomiast odwrotna do tego jest tylko dobra, zadbana rola, która przynosi bogaty plon. Jeszcze w tym 6 rozdziale jest odniesienie do sformułowania, którzy zakosztowali cudownych mocy wieku przyszłego. Cudowne moce wieku przyszłego. Głoszeniu Ewangelii towarzyszyły pierwotnie znaki i cuda. I to jest oczywiste. I w przyszłości będzie to też miało miejsce. Dlatego określa się je jako moce przyszłego wieku. W czasie panowania Antychrysta będą słudzy Boży zamieniać wodę w krew i będą też sprowadzać ogień z niebios, o czym czytamy w objawieniu rozdział 11. I dano mi trzcinę podobną do laski mierniczej i powiedziano, wstań i zmierz świątynię Bożą i ołtarz i tych, którzy się w niej modlą. Lecz zewnętrzny przedsionek świątyni wyłącz i nie mierz go, gdyż oddany został poganom, którzy tratować będą święte miasto przez 42 miesiące. 42 miesiące to inaczej 1260 dni, to inaczej 3,5 roku. I dam dwom moim świadkom moc i będą odziani w wory, prorokowali przez 1260 dni, czyli właśnie te 42 miesiące, czyli 3,5 roku. Oni są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, które stoją przed Panem Ziemi. Czyli widać, że oni będą wtedy jedynymi wierzącymi na całej ziemi, bo jest powiedziane, że są dwoma świecznikami, które stoją przed Panem całej ziemi, przed Panem Ziemi. To oznacza, że cała ziemia będzie wtedy w ciemności, poza tymi dwoma małymi światełkami, to znaczy tymi dwoma świadkami. A jeżeli ktoś chce im wyrządzić szkodę, ogień bucha z ich ust i pożera ich wrogów, tak musi zginąć każdy, kto by chciał im wyrządzić szkodę. Oni mają moc zamknąć niebiosa, aby nie padał deszcz za ich dni prorokowania. Mają też moc nad wodami, by je zamieniać w krew i dotknąć ziemię wszelką plagą, ilekroć zechcą. A gdy już złożą swoje świadectwo, zwierzę wychodzące z otchłani stoczy z nimi bój i zwycięży i zabije ich. A ich trupy leżeć będą na ulicy wielkiego miasta, które przenośni nazywa się Sodomą i Egiptem, gdzie też Pan ich został ukrzyżowany. Czyli widać tu z 7, że oni będą, ci dwaj świadkowie, przez pierwsze 3,5 roku wielkiego ucisku, kiedy nie będzie ani jednego wierzącego na ziemi, bo wszyscy będą zabrani w pochwyceniu. Przez 3,5 roku będą tylko ci dwaj świadkowie. Natomiast potem będą zabici przez właśnie zwierzę i będą leżeć ich trupy. A potem będzie niebowzięcie.
I patrzeć będą ludzie ze wszystkich ludów, plemion i języków i narodów na ich trupy przez 3,5 dnia i nie pozwolą złożyć ich trupów w grobie, a mieszkańcy ziemi radować się będą nimi i weselić się i podarunki sobie nawzajem posyłać, dlatego że ci dwaj prorocy udręczyli mieszkańców ziemi. Lecz po upływie 3,5 dnia wstąpił w nich duch życia z Boga i stanęli na nogi swoje i strach wielki padł na tych, którzy na nich patrzyli. I usłyszeli głos donośny z nieba mówiący do nich: wstąpcie tutaj. I wstąpili do nieba w obłoku, nieprzyjaciele zaś ich patrzyli na nich. I w tejże godzinie powstało wielkie trzęsienie ziemi i 10 część miasta zawaliła się i zginęło w tym trzęsieniu ziemi 7000 ludzi, pozostali zaś przerazili się i oddali cześć Bogu niebieskiemu. Czyli widać jednoznacznie tych właśnie uczniów, świadków, tych dwóch świadków. Wielu Hebrajczyków, jak widzieliśmy w Objawieniu 11, nie tylko Hebrajczyków, poznało tę Bożą moc. Widzieli oni cuda i byli nimi mocno poruszeni. Jednak nie oznaczało to jeszcze, że ich serca zostały zmienione. Tak samo jak ci, którzy będą oglądać tych dwóch świadków, którzy tyle cudów zrobią, oni wcale się nie nawrócą, a nawet jak zostaną zabici ci świadkowie, to będą sobie prezenty wysyłać. Tak, przed tronem sędziowskim staną i tacy, którzy sami czynili cuda w imię Jezusa. No, klasycznym przykładem jest Judasz, ale takich ludzi będzie więcej. Mamy ich opisanych w po prostu Ewangelii Mateusza, 7 rozdział. I oni sami czynili cuda w imię Jezusa, wypędzali demony, a Pan Jezus jednak będzie musiał im powiedzieć: nigdy was nie znałem. Ktoś może posiadać te 5 zalet, które tutaj wymienia list do Hebrajczyków, 6 rozdział, a jednak nie być dzieckiem Bożym. Werset 7 tego 6 rozdziału z Hebrajczyków potwierdza prawidłowość tej interpretacji. I to mówi Hebrajczyków 6 rozdział 7 werset: albowiem ziemia, która piła deszcz często na nią spadający i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga. Albowiem ziemia, która piła deszcz często na nią spadający i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga. Lecz ta, która wydaje ciernie i osty, jest bezwartościowa i bliska przekleństwa, a kresem jej spalenie. W oczywisty sposób jest to odniesienie, równoważnia, paralela do trzeciej roli z przypowieści o siewcy, czyli albowiem ziemia, która piła deszcz często na nią spadający, rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga. Lecz ta, która wydaje ciernie i osty, jest bez wartości, bezwartościowa, bliska przekleństwa, a kresem jej spalenie. Ludzie, o których tu mowa, porównani są do takiej gleby. Nigdy nie przynieśli plonu Bogu. Dalej w liście do Hebrajczyków występuje cytowana już sentencja, która wcześniej, ale chociaż tak mówimy, to jeśli chodzi o was, umiłowani, jesteśmy przekonani o czymś lepszym, zwłaszcza co dotyczy zbawienia. Jest to Hebrajczyków 6 rozdział 9 werset. Ale chociaż tak mówimy, to jeśli chodzi o was, umiłowani, jesteśmy przekonani o czymś lepszym, zwłaszcza co dotyczy zbawienia. Innymi słowy, nie porównuje ich apostoł Paweł albo autor listu do Hebrajczyków z tymi odszczepieńcami, którzy poznali zbawienie tylko od strony zewnętrznej, bo u nich
Serce wzruszone zostało do głębi u tych, którzy się naprawdę nawrócili. I to powyższe, takie spostrzeżenie, które tu zrobiliśmy, zgadza się z słowami Pana Jezusa z 15 rozdziału Ewangelii Jana. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeżeli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschnięta latorośl, takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, a stanie się wam. Izrael był taką winoroślą, którą Bóg wykopał z Egiptu i posadził na nowo w Kanaanie. Czytać możemy o tym w Psalmie 80, wersety 9-15. Tyś przeniósł winorośl z Egiptu, wygnałeś narody i ją zasadziłeś. Przygotowałeś jej miejsce, zapuściła korzenie i bujnie pokrywa ziemię. Jej cieniem góry zostały okryte, a jej gałęziami cedry Boże. Wypuściła pędy aż do morza, a latorośle swe aż do rzeki. Dlaczego rozwaliłeś ogrodzenie jej tak, że obrywał ją każdy, kto przechodził drogą? Pustoszy ją dzik, a zwierz dziki pasie się na niej. Boże zastępów, spraw nam odnowę, spójrz z nieba i patrz, i ujmij się za tą winoroślą. Tam naród miał przynieść Bogu owoce, lecz zamiast dobrych winogron, krzew ten przyniósł jedynie dzikie grona, o czym czytamy w Izajasza 5 rozdział od 1 do 7. Zaśpiewam mojemu ulubieńcowi ulubioną jego pieśń o jego winnicy. Lubieniec mój miał winnicę na pagórku urodzajnym. Przekopał ją i oczyścił z kamieni i zasadził w niej szlachetne szczepy. Zbudował w niej wieżę i wykuł w niej prasę. Oczekiwał, że wyda szlachetne grona, lecz ona wydała złe owoce. Teraz więc obywatele jeruzalemscy i mężowie judzcy, rozsądźcie między mną i między moją winnicą. Cóż jeszcze należało uczynić mojej winnicy, czego ja jej nie uczyniłem? Dlaczego oczekiwałem, że wyda szlachetne grona, a ona wydała złe owoce? Otóż teraz chcę wam ogłosić, co uczynię z moją winnicą. Rozbiorę jej płot, aby ją spasiono, rozwalę jej mur, aby ją zdeptano, zniszczę ją doszczętnie, nie będzie przycinana ani okopywana, ale porośnie cierniem i ostem, nadto nakażę obłokom, by na nią nie spuszczały deszczu. Zaiste winnicą Pana zastępów jest dom izraelski, a mężowie judzcy ulubioną jego latoroślą. Oczekiwał prawa, a oto bezprawie, sprawiedliwości, a oto krzyk. No i co się stało potem? Bóg odciął ten krzew i jego świadectwo zostało odrzucone. Z kolei teraz to Pan Jezus nazywa siebie prawdziwym krzewem winnym. To Pan Jezus zajął miejsce Izraela. Wprawdzie Izrael był synem powołanym przez Boga z Egiptu, o czym czytamy m.in. w Ozeasza 11, w Ozeasza 11:1, lecz okazał się synem nieposłusznym. Ozeasza 11:1 brzmi: gdy Izrael był młody, pokochałem go i z Egiptu powołałem mojego syna.
Pan Jezus zajął jego miejsce, słowa Ozeasza wypełniły się, gdy Jezus wyruszył z rodzicami z Egiptu, o czym czytamy m.in. w Mateusza 2,15. I przebywał tam aż do śmierci Heroda, aby się spełniło, co powiedział Pan przez proroka mówiącego: z Egiptu wezwałem syna mego. Izrael jest co prawda nazywany przez Izajasza 43,10 sługą Pana, lecz sługa ten okazał się niewierny. Wy jesteście moimi świadkami, mówi Pan, i moimi sługami, których wybrałem, abyście poznali i wierzyli mi i zrozumieli, że to ja jestem, że przede mną Boga nie stworzono i po mnie się Go nie stworzy. Ja jedynie, ja jestem Panem, a oprócz mnie nie ma Wybawiciela. Pan Jezus Chrystus zajął miejsce niewiernego sługi i jest On wiernym sługą Pańskim, o czym czytamy m.in. w Izajasza 42,1. Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Natchnąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo. Także Izajasza 52,13. Oto szczęśliwie się powiedzie mojemu słudze, będzie nader wywyższony i bardzo wysoko wyniesiony. Oraz Izajasza 53, werset 11. Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. We wszystkich tych przypadkach chodzi o to, że Bóg miał na ziemi swoje świadectwo, to znaczy Izrael, który z powodu swojej niewierności został odsunięty i Jezus zajął w sposób doskonały jego miejsce. To nowe świadectwo uwzględnia także uczniów Pana Jezusa. Są oni gałęziami szczepu, które mają przynieść owoce. Oczywiście chrześcijanie nie są Izraelem, chrześcijanie są Kościołem, nie są Izraelem, to jest odrębna grupa. I istnieją jednak dwa rodzaje gałęzi, tak jak w liście do Hebrajczyków 6:7-8 jest mowa o dwojakim gruncie. Latorośle, które przynoszą owoc i te, które nie przynoszą owocu. Te latorośle, które przynoszą owoc, zostaną oczyszczone, by przyniosły obfitszy owoc lub nawet wiele owoców. Są też latorośle, które nie przynoszą owocu. Te zostaną wycięte, wyrzucone i spalone. Pan Jezus nie mówi tu o posiadaniu życia wiecznego i poznaniu Jego osoby, jak przy powieści o owcy, lecz o przynoszeniu owocu. I to jest właśnie duża różnica. Jakież bowiem inne zadanie ma winna latorośl niż przynoszenie owocu? Każdy, kto Jezusa Chrystusa nazywa swoim Panem, jest latoroślą i w ten sposób częścią chrześcijańskiego świadectwa na ziemi. Jego obowiązkiem jest przynoszenie owocu, nawet jeśli sam osobiście nie jest wierzący, jeśli sam osobiście nie jest zbawiony, to przez to, że nazywa Pana Jezusa Panem, to jest właśnie zobowiązany do tego. I tutaj znowu mamy nawiązanie do Hebrajczyków, bo nie można nazwać Jezusa Panem jak tylko w Duchu Świętym, czyli widzimy, że jeżeli ktoś nazywa Jezusa Chrystusa Panem, to ten człowiek, który nazywa Jezusa Panem, już jest towarzyszem, współuczestnikiem Ducha Świętego, choć sam może nawet nie być narodzony na nowo, bo widzimy, jak wielu niewierzących ludzi wzywa Pana Jezusa i to czynią to w sposób taki werbalny. Słychać to, że się przyznają do Jezusa i właśnie musimy to rozróżnić. I o ten właśnie obowiązek chodzi w przypowieści o winnym krzewie. Jeśli ktoś nie trwa w Słowie Bożym, jeśli ktoś nie jest narodzony na nowo, jeśli ktoś nie ma Jezusa Chrystusa w swoim sercu, bo nie narodził się na nowo, to nie przynosi owocu, bo nie ma takiej mocy w sobie.
nie ma Ducha Świętego w sobie, nie ma nowego życia w sobie, nie może przynieść owocu, bo to jest ponad jego wszelkie możliwości. Podobny jest także do Żyda z 6 rozdziału listu do Hebrajczyków, który zrezygnował z chrześcijańskiego świadectwa. Jest taki człowiek jak gdyby rolą, która przynosi ciernie i osty i zasługuje na sprawiedliwy sąd, na spalenie. I tutaj trzeba mieć tego świadomość, że autor listu do Hebrajczyków jest przekonany, że jego czytelnicy jednak są zbawieni i nie mogą odpaść. A mimo to pisze w ten sposób. Dlaczego im przedstawia takie problemy w 6 rozdziale listu do Hebrajczyków, mimo że wie, że są zbawieni, bo o tym pisze, tak? Głównym powodem tych rozważań jest możliwość, że pomiędzy nawróconych Żydów mogli wmieszać się i tacy, którzy w rzeczywistości nie byli nawróceni, a którzy przy narastających prześladowaniach mogliby powrócić do judaizmu i dać zły przykład prawdziwym dzieciom Bożym. I dlatego 6 rozdział tego listu do Hebrajczyków miał nie tylko na celu otworzenie im oczu na straszliwe konsekwencje takiego kroku, ale przede wszystkim na nienawrócony stan ich serca, aby się wreszcie nawrócili. Jeśli by powrócili do judaizmu, nie byłoby dla nich już ratunku. Lecz i teraz nie byli wcale jeszcze w bezpieczniejszym położeniu, bo nie byli jeszcze zbawieni, byli na drodze do piekła, choć mieli dużo religijnych sloganów w swoich ustach. Nie należeli jeszcze do tych, którzy według przekonania autora listu byli zbawieni. Z drugiej strony te słowa z 6 rozdziału listu do Hebrajczyków są bardzo potrzebne, bo są przestrogą dla rzeczywiście prawdziwie nawróconych byłych Żydów będących obecnie częścią Kościoła, ale ludzi pochodzących według ciała z narodu izraelskiego. Już sama myśl o trochę wygodniejszym życiu chrześcijańskim przez zbliżenie się do judaizmu musiała być ciężkim grzechem i znieważeniem mistrza. A cóż dopiero odwrócenie się od wiary? To widzieliśmy między innymi w Galacjan. Wypadliście z łaski, gdy szukacie usprawiedliwienia w zakonie. Taka myśl winna być wykorzeniona z całą energią, z całą bezwzględnością. Winni oni wytężyć wszystkie swoje siły, by czynić postępy na chrześcijańskiej drodze wiary. I dlatego to jest takie ważne. Nawróceni Żydzi byli, jak to widzieliśmy w rozdziale 5 listu do Hebrajczyków, zbyt leniwi do nauki. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Takie słowa tam padają. O duchowym znaczeniu takiej postaci jak Melchizedek apostoł Paweł nie mógł w ogóle z nimi rozmawiać. Stali się ponownie dziećmi, które potrzebują mleka Ewangelii, gdyż stałych pokarmów nie mogą jeszcze przyjmować. I byli niedoświadczeni w słowie sprawiedliwości. Znali słowa Jezusa tak, jak podaje je Stary Testament. Posiadali taki fundament wiary. Nie był im obcy termin nawrócenie, ani też wiara w Boga. Rozumieli również sens obmycia podczas lewickiego nabożeństwa, a także znaczenie nakładania rąk na głowę ofiarnego zwierzęcia, bo to było im znane. Wiedzieli też o zmartwychwstaniu umarłych i o sądzie wiecznym. To wszystko to jednak niestety nie oznaczało dojrzałości chrześcijańskiej. Nawrócony Izraelita, będący w rzeczywistości już częścią Kościoła, tylko że według ciała z pokolenia, z plemienia izraelskiego, mógł o tym wszystkim wiedzieć już przed ukrzyżowaniem Jezusa. I powinien zostać ten stary fundament i powinien zostać przez niego potraktowany jako coś, co odziedziczył i się cieszyć powinien oczywiście z tego, bo to wspaniały skarb. Ale powinien go pozostawić i wzrastać już ku doskonałości chrześcijańskiej. Zamiast patrzenia wstecz, co mogło doprowadzić do pójścia wstecz, powinien on patrzeć w przód i wzrastać i przynosić owoce dla Boga. Jest powiedziane, że jeśli ktoś przykłada rękę do pługa i obraca się wstecz, nie nadaje się do królestwa
Bożego, tutaj też możemy tą zasadę zastosować. I to niestety tak było źle. Może to kogoś zaszokować, ale dzisiaj wcale nie jest dużo lepiej. Być może to nas szokuje, gdy czytamy takie jednoznaczne stwierdzenia. Niemożliwą rzeczą jest powtórnie przywieźć do pokuty. Niemożliwą, niemożliwą rzeczą jest powtórnie przywieźć do pokuty. I to bardzo ważne jest, że niemożliwą jest rzeczą powtórnie przywieźć do pokuty. No i teraz, jeżeli niemożliwą rzeczą jest powtórnie przywieźć do pokuty, to jest od razu pytanie, czy to, co mógłby popełnić nawrócony Żyd, było aż takie straszne? No więc w poprzednim odcinku cytowaliśmy fragment z wypowiedzi z pewnej książki historycznej. I ta wypowiedź niech będzie ilustracją. Wiem, że to może drobne powtórzenie jest, ale ona jest na tyle istotna, że zachęcam, żeby jeszcze raz na nią zerknąć. Bo to poselstwo skierowane do Żydów powinno postawić im przed oczy realność posłannictwa Jezusa Chrystusa i przekazać im, że jest Pan Jezus Chrystus wypełnieniem wszystkich przepowiedni i obrazów z okresu prawa, z okresu zakonu. Dwa różne rodzaje roli w tym szóstym rozdziale Hebrajczyków przedstawiają dwóch ludzi, a właściwie stan ich serc. Następujący opis, który widzieliśmy, no to był wtedy, użyliśmy takiego przykładu dwóch kawałków roli odgrodzonych płotem, tak? Obaj wzrastali w tym samym środowisku, chodzili do tej samej synagogi, byli uczonymi w piśmie, obaj oczekiwali przyjścia Mesjasza, słuchali Jana Chrzciciela, może dali się nawet mu ochrzcić. Obaj słuchali kazań Jezusa i widzieli cuda, jakie czynił. Obaj stali w tłumie, którzy widzieli ukrzyżowanie i widzieli potem otwarty grób i słyszeli o wniebowstąpieniu. Obaj byli świadkami zesłania Ducha Świętego oraz dzieła Ducha Świętego. Obaj poruszali się w kręgu uczniów, także być może słuchali apostołów. Zewnętrznie nie było widać. Nie było widać żadnej różnicy. Na zewnątrz ich ciała były podobne. Nawet to pasuje do takiej przypowieści o 10 pannach. 5 panien mądrych i 5 głupich. Jedne i drugie się zdrzemnęły. Jak człowiek śpi, to nie widać różnicy między śpiącym nienawróconym a śpiącym nawróconym. Zewnętrznie nie było widać żadnej różnicy. Żadnej. Do czasu, kiedy przyszło prześladowanie. Wtedy obaj natrafili na problem. Jeden z nich został uwięziony i postawiony przed wyborem. Wyrzeknij się Chrystusa, bo umrzesz. I w odpowiedzi powiedział, nie mogę się wyrzec, bo On jest moim Zbawicielem. Więc umrzesz, więc umrę, jestem gotów umrzeć. Lecz nie mogę się zaprzeć mojego Zbawiciela. Drugi, a że to tak było, no to w Dziejach Apostolskich mamy powiedziane, że Herod kazał ściąć Jakuba i go ścięto. Potem aresztowano Piotra, aby go też ściąć, ale Piotra wyprowadził anioł. Ten drugi, który jest ziemią rodzącą ciernie i osty, tak samo został uwięziony i postawiony przed takim samym wyborem, ale wtedy taki powiedział, wolę się Pana Jezusa wyrzec, niż umrzeć. Zawracam i będę się odtąd zachowywał jak prawdziwy Żyd. No bo to tak jest. Byłby najbardziej pożałowania godną osobą ten człowiek, jeżeli by pokładał ufność w Chrystusie tylko w tym życiu. Jeżeli nie wierzył w Pana Jezusa Chrystusa, nie uwierzył Panu i nie było mu to poczytane za ku usprawiedliwieniu, no to było bezwartościowe, więc po co udawać? Słusznie możemy oczekiwać takiego zachowania, no i faktycznie takie zachowanie wielu podjęło. Jest ono jak najbardziej racjonalne w przypadku niewierzącej osoby. Ale pomimo tego, że jest ono racjonalne w przypadku niewierzącej osoby,
to jest ono jak najbardziej przejawem tego, że tacy ludzie już nigdy nie będą w żaden sposób mogli być ponownie doprowadzeni do pokuty. Używano okropnych metod przy przyjmowaniu odszczepieńców, którzy porzucili wpierw judaizm, a potem wrócili. Więc gdy wiedziano, że to są odszczepieńcy chrześcijańscy, czyli tacy, którzy odeszli z judaizmu do chrześcijan, to wtedy jest kilka świadectw właśnie takich, że prowadzono takiego odszczepieńca na miejsce nieczyste, gdzie zabijano świnie. Taki człowiek musiał opluć świńską krew i powiedzieć coś w rodzaju, że tak samo patrzę na krew Jezusa Chrystusa, jak na tą krew świni. I także poddawano takich rytualnemu oczyszczeniu, traktując, że okres w chrześcijaństwie był zanieczyszczający i przyjmowano go ponownie do judaizmu. Tak jest po prostu również dzisiaj w judaizmie XXI wieku, czyli w rzymskim katolicyzmie, gdy ktoś poszedł z rzymskiego katolicyzmu, a potem chce wrócić do rzymskiego katolicyzmu, no to poddaje się go rytuałom odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Tak jakby to właśnie było podobne do tego judaistycznego zabobonu. No i jaka istnieje różnica między tymi dwoma ludźmi? Każda rola otrzymała ten sam deszcz, te same promienie słoneczne. Różniły się one wydanym owocem. Pierwsza rola wydała owoce potwierdzające nawrócenie, druga tylko wydała ciernie i osty. Takie jest zatem znaczenie tekstu. Sami krzyżują Chrystusa i wystawiają Go na pośmiewisko. Świadome wyrzeczenie się Jezusa jest rzeczą bardzo poważną. Zbawiciel mógł jeszcze na krzyżu prosić: Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Piotr mógł jeszcze w Jerozolimie głosić: wiem, że uczyniliście to w nieświadomości, jak również wasi zwierzchnicy. Także istniała wtedy oferta zbawienia. Ale już pierwszy męczennik za wiarę, Stefan, prosił tylko: nie poczytaj im tego grzechu. O nieświadomości on już nie wspomina. To jest oczywiste. O nieświadomości nie było już mowy. Później apostoł Paweł świadczył, że nadeszła pełnia gniewu Bożego na Izrael. 1 Tesaloniczan, 2 rozdział, 15-16 werset. Którzy i Pana Jezusa zabili, i proroków, i nas prześladowali, i Bogu się nie podobają, i wszystkim ludziom są przeciwni. A żeby dopełnić miary grzechów swoich, przeszkadzają nam w zwiastowaniu poganom zbawiennej wieści, ale gniew Boży spadł na nich na dobre. No i powstaje praktyczne pytanie, czy ten tekst odnosi się też do Żydów, którzy odwrócili się od chrześcijańskiej wiary dzisiaj, czyli współczesnych naśladowców takich Żydów, czy mamy wśród siebie. Bo ten tekst historycznie odnosi się do Żydów, którzy odwrócili się od chrześcijańskiej wiary i powrócili do judaizmu w I wieku. Ale nie ogranicza się on w zasadzie do tej jedynej sytuacji. Również chrześcijanie z nazwy, nominalni chrześcijanie, chrześcijanie według tylko nazewnictwa, a nie według faktu, według narodzenia na nowo. Nominalni chrześcijanie pochodzenia pogańskiego, oni także mogą w ten sposób odejść od wiary. Już wspomniałem m.in. o powrotach do rzymskiego katolicyzmu. Z historii znany jest nie jeden przypadek i nie jedna rodzina. Nawet przychodzi na myśl taki znany przypadek dwóch braci, których po prostu charakteryzowało to, że od małego pochodzili z rodziny, w której było głoszone Słowo Boże. I oni później sami głosili Słowo Boże. Jeden wyrobił sobie nazwisko pracami literackimi, ale już po pewnym czasie czytanie tych prac pokazywało, że jego duchowy rozwój nie następował i cofał się. Ostatecznie zrezygnował
zgłoszenia Słowa Bożego i zaprzeczył prawdzie wiary chrześcijańskiej. Drugi brat służył słowem wielu dzieciom Bożym i pozostawił kilka pism o budującej treści. I ten przykład z naszej tutaj okolicy można uzupełnić wieloma innymi z innych w ogóle różnych okoliczności współczesnego czasu. I tutaj jest wiele przykładów takich, którzy byli znani jako uczeni, którzy wyznawali kiedyś, że są chrześcijanami, wiele obcowali z wierzącymi, wraz z nimi obchodzili nawet pamiątkę ostatniej wieczerzy, później odwrócili się całkowicie od wiary i stali się zagorzałymi wrogami Krzyża Chrystusowego. Tacy ludzie czasem piszą nawet pewne rzeczy w internecie czy w postaci książek i w takiej książce ten też napisał, że przeprowadził badania, które spowodowały, że musi przeprowadzić ostre ataki na biblijne chrześcijaństwo i przeprowadził taki atak. Czy ci ludzie nie postępowali właśnie w myśl 6 rozdziału listu do Hebrajczyków? Nie ściągnęli na siebie takiego stanu, że jest niemożliwe, aby ich odnowić? I to jest bardzo ważne, żebyśmy to mieli na uwadze, że tego typu rzeczy się dzieją. Jeśli człowiek nie nawróci się, jeśli człowiek nie narodzi się na nowo, to on po prostu w sobie nie ma życia Bożego, nie ma Ducha Świętego, nie jest w stanie podążać w sposób wytrwały, ale się cofa. I to jest normalna rzecz wynikająca z natury. Jeśli porównamy człowieka zbawionego z owcą, a niezbawionego ze świnią, no to w tym momencie świnia lubi tarzać się w błocie, świnia lubi po prostu brud, owca nie lubi brudu, nie lubi błota. Pies lubi to, co zwymiotował, zjeść z powrotem, a jeżeli mamy owcę, to ona nie lubi jeść tego, co zwymiotowała, przynajmniej nie słyszałem o czymś takim. Więc generalnie przyjdź do Pana Jezusa, uwierz Pana Jezusa, a zostanie Ci to poczytane ku usprawiedliwieniu, bo to jest bardzo ważne, żebyś wiedział, że tylko w Panu Jezusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. To jest bardzo ważne, żebyś to rozumiał. To jest kluczowa rzecz, a jeżeli będziesz potem głosił również Słowo Boże Twojej rodzinie, to również Twoja rodzina zostanie zbawiona, jeśli uwierzą jej członkowie. Uwierz Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. To jest bardzo ważne, żebyśmy pamiętali, że bez zaufania Bogu, bez uwierzenia Bogu, Bóg nie przypisuje sprawiedliwości, a po uwierzeniu Bogu jest przypisana nam sprawiedliwość, nieutracalne zbawienie. Zbawienie jest raz na zawsze, niezależne od uczynków grzesznika, a całkowicie zależne na dziele Pana Jezusa Chrystusa, które jest doskonałe, bo On w 3 godzinach ciemności miał na sobie grzechy, wszystkie grzechy wszystkich ludzi i sam stał się grzechem za nas, aby nam przypisać Jego sprawiedliwość, gdy uwierzymy w Pana Jezusa. Ta sprawiedliwość jest nam przypisana i wtedy jesteśmy już nieutracalnie zbawieni, bo ten, kto przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że Bóg istnieje i nagradza tych, którzy do Niego się zwracają. Więc uwierz Pana Jezusa, będziesz zbawiony. Jeśli nie masz Pisma Świętego, Nowego Testamentu, możesz do mnie napisać na SMS 739089088 albo e-mail czytaj.biblie@onet.pl albo na adres stacjonarny czytaj Biblię skrytka 31 63500 Ostrzeszów. I także jeśli macie pytania, możecie je zadawać, chętnie na nie odpowiem. Czytajcie Biblię, Słowo Boże. Omawialiśmy dzisiaj Hebrajczyków 6 rozdział 4, 5, 6 werset. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni,
i zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. Był to 28 odcinek serii Bóg zachowa swoich. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na 29 odcinek.